No i 15 minut mamy do Kożuszka. Jacek Sobola, kłaniam się Państwu po przerwie. Mówi się 507 964 253 507 964. Ja nie chcę rozmawiać o tym meczu. Ja nie chcę rozmawiać o tym meczu. Nie ma sensu, naprawdę. No po co? No co? Proszę Państwa, Fernando Santos, jak podaje serwis WP Sportowe Fakty, za 230 dni prowadzenia prezentacji Polski w piłce nożnej miał zarobić 5 milionów 300 tysięcy złotych, to jest ponad 23 tysiące złotych dziennie, ponad 161 tysięcy tygodniowo, ponad 645 miesięcznie, 645 tysięcy. To są takie no, szacunkowe dane, bo niektóre tam media wskazują, że Santos może zarabiać znacznie więcej, co najmniej 700 tysięcy miesięcznie, padają też takie kwoty bliskie 740 tysiącom miesięcznie. Santos to jest najwięcej zarabiający selekcjoner reprezentacji Polski w historii. Jego poprzednik Czesław Michniewicz według mediów miał inkasować 200 tysięcy miesięcznie, a Nawałka, Adam Nawałka, z którym odnosiliśmy ostatnie sukcesy z kadrą, zarabiał od 80 do 120 tysięcy złotych miesięcznie. Ja bym się nie czepiał tego, że oni temu Santoszowi tyle płacą. Naprawdę. Nie, spokojnie. Tego się na trzeźwo nie da oglądać. On to musi oglądać na trzeźwo, a jeszcze tego wszystkiego jako selekcjoner, którego za chwilę będą pytali, dlaczego on dokonał takich zmian albo tam coś. No, no więc, mili moi drodzy kochani, no, ja już powiedziałem, kto powinien być kandydatem w pierwszej części na selekcjonera w tej sytuacji. Oczywiście, że to jest nierealne. A czy jest realne, że Piotrek Lisiewicz zostanie prezesem PZPN-u? To też jest nierealne. A czy powinien? Oczywiście, że tak. To jest najlepszy kandydat. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie prezes Jarosław ogłosił oświadczenie, nie w sprawie, że obejmuje kadrę. Prezes Jarosław wygłosił oświadczenie. Tak, no bardzo uprzejmie, proszę pokażcie, co powiedział. Ogromnej części społeczeństwa oczywistą, iż Polacy zasługują na to, żeby móc przechodzić na emeryturę w wieku 60-65 lat i nie być zmuszani do dłuższej pracy, chociaż taka możliwość istnieje i to jest także przez prawo przewidziane. I powtarzam, tutaj jest też jasne, że każdy, kto dobrze życzy Polsce i Polakom, chcę tą sytuację utrwalić i takim utrwaleniem jest ogłoszenie tego pytania referendalnego, bo jeśli wszystkie warunki ustalone przez prawo, a więc 50% frekwencji, ma i oczywiście, ale tu nie mamy wątpliwości, większość głosów za tym, żeby odrzucić propozycję zmiany tej sytuacji, ponownego podwyższenia wieku emerytalnego, to żaden rząd nie będzie mógł zgodnie z prawem tego zmienić. Natomiast mamy tutaj w tym momencie sytuację w jakiejś mierze nową. Nie dlatego, że w tym momencie coś się stało, tylko dlatego, że po prostu dotarliśmy do pewnych nowych informacji. To jest ta notatka. Notatka z rozmowy między ówczesnym premierem Tuskiem, to jest 2013 rok, a ówczesną premier Niemiec Merkel. Otóż ta notatka wskazuje w sposób zupełnie jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana. Była omawiana, chociaż to jest sprawa całkowicie wewnętrznie polska i że w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie, no nazwijmy to tak delikatnie, niemieckich sugestii. Bo biorąc pod uwagę całokształt relacji między Tuskiem a Merkel, to nie były sugestie, tylko podawane oczywiście w języku dyplomatycznym polecenia. Czyli mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją nie tylko uderzenia w polskie społeczeństwo, w szczególności w starsze pokolenie, ale mieliśmy do tego do czynienia z taką sytuacją, w której to uderzenie zostało zainicjowane z zewnątrz. I to jest sytuacja skandaliczna, absolutnie niemożliwa do zaakceptowania.
my po prostu nie możemy się na to zgadzać i to jest jeszcze jeden argument za referendum w tej sprawie. No i chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że te czasy się skończyły, że nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne nie będą na tego rodzaju kwestie, problemy, które dotyczą wszystkich Polaków, wpływały. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy nasze oświadczenie prasowe. Dziękuję serdecznie panie prezesie, dziękuję państwu. No to było takie oświadczenie, które prezes wygłosił dzisiaj na Nowogrodzkiej, ale PiS opublikowało spot z prezesem, który, no z prezesem i z kotem prezesa, opublikował taki spot, który rozbił bank oglądalności. Ta notatka, o której prezes mówił, to jest oczywiście ta notatka, jaką ujawnił pan redaktor Rachoń w programie Jedziemy na Twitterze. Również zamieścił, opublikował tę notatkę. To jest ta notatka z rozmowy Angeli z Chyżym Rojem, kiedy Angela mu tam mówiła, co ma zrobić w sprawie wieku emerytalnego, no i podwyższy, tak? Natomiast ten spot, proszę państwa, to jest fantastyczne kino. Na pewno państwo widzieli, ale na wszelki wypadek to jeszcze raz pokażemy. No, naprawdę dużo mówił, gra aktorska, właśnie udział kota. No i wszystko jest na najwyższym światowym poziomie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której powiem, ale to najpierw zobaczmy ten spot. Bardzo proszę, telekino. Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Rentenalter, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Wczoraj na antenie TVN-u pani redaktor Magdalena Rigamonti powiedziała, że ten film Agnieszki Holland to jest oparty na faktach. No tak powiedziała. Ja się dziwię, że w ogóle nie nazwała tego kinem dokumentalnym, ale to może wszystko jeszcze przed nami. Ten spot, który dzisiaj robił bank oglądalności, ten z udziałem prezesa i jego kota, to on jest oparty na faktach. Natomiast film pani Agnieszki Holland z faktami nie ma nic wspólnego. No dobrze, nasz naczelny o tej notatce, o której wspominał prezes, w rozmowie w TVP Info zlikwidować i generalnie o tej rozmowie Tuska z Angelą powiedział tak. Tusk był całkowicie zależny i myślę, że to będzie można zobaczyć w kolejnych odcinkach serialu Reset. To nie była relacja partnerska, to była relacja kogoś, kto załatwia swoje sprawy kosztem swojego kraju, czyli podległość. Podniesienie wieku emerytalnego było niekorzystne nie tylko dla wielu Polaków, ale przede wszystkim dla Polski. Młodzi ludzie nie mogli znaleźć pracy i gdzie wyjeżdżali? Do Niemiec, na szparagi, na zmywak, do domów opieki społecznej, bo nie było tej pracy w Polsce. Ci, którzy pracowali dłużej, nie zwalniali miejsc pracy dla młodych, przez co wskaźnik emigracji wystrzelił w górę. Tusk ukradł Polakom znaczną część wolności, tej, która mówi, że pracujesz, kiedy chcesz i nie pracujesz, kiedy nie chcesz, żeby zasilić niemiecką gospodarkę tanimi pracownikami. I jeszcze dodał Tomek, że dziś Polacy z Niemiec wracają. W ocenie Tomka nasi zachodni sąsiedzi nie ucieszą się z programowej propozycji PiS-u. Dlaczego? Emerytury stażowe też Niemców nie ucieszą, bo oni potrzebują cały czas polskich pracowników. Kłopoty niemieckiej gospodarki wynikają z braku taniej siły roboczej. Ten najnowszy spot wywołał szereg komentarzy, stał się najbardziej oglądanym materiałem wyborczym w tej kampanii. Do filmu się odniósł również Chyży Rój podczas tego spotkania w Opolu dzisiaj.
Odniesie się również przedstawiciele niemieckiego MSZ-u, że nie, oni się tutaj w ogóle nie wtrącają do polskiej polityki. Ten spot komentują też niemieckie media. W kuriozalnym antyniemieckim spocie wyborczym Jarosław Kaczyński inscenizuje, jak daje Olafowi Scholzowi kosza, tak pisze magazyn Der Spiegel. Inne media niemieckie zarzucają, że to jest bardzo antyniemiecki spot. Uważają, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje przypisać Tuskowi przesadną uległość wobec Berlina. Wcześniej pisali o tym sami, że Angela Merkel wyhonowała i tak dalej, że był łatwy w hodowli. Rozgłośnia Bayerischer Rundfunk uważa, że spot wyśmiewa kanclerza Scholza. Inne media niemieckie piszą w ogóle o ataku na kanclerza i na Tuska. Tusk w Opolu podczas spotkania obrażał prezesa PiS-u. Mówił na przykład tak: jestem gotów, chcesz, debatujmy na każdy temat, na temat twojego oświadczenia, filmiku. Na każdy temat mogę z tobą dyskutować. Pod jednym warunkiem, przyślij tę swoją telewizję i puść to na żywo, jeśli nie jesteś skończonym tchórzem. Kaczyński jest tchórzem, boi się mnie, boi się was i boi się prawdy. To musi dotrzeć do wszystkich bez wyjątku w Polsce. Jeżeli jest taka reakcja, to znaczy, że trafili w dychę. Jarosławie, ci państwo przyjadą do ciebie. Być może wtedy odważysz się i powiesz prosto w oczy nam wszystkim i tym setkom tysięcy w Warszawie. Może wreszcie zrozumiesz, że musisz się wyspowiadać z tych 8 lat, z tego wstydu, który był coraz większy z roku na rok. Wyspowiadaj się z tego, zanim przystąpisz do dnia sądu ostatecznego, bo 15 października, nie mam żadnej wątpliwości, będzie politycznym sądem ostatecznym nad rządami PiS-u. 15 października rozegra się najważniejsza polityczna gra od 1989 roku. Nic nie jest rozstrzygnięte. To naprawdę z mojej strony nie jest tylko gra słów. Bardzo chcę wziąć w obronę wyborców PiS-u, którzy mają skrzywiony obraz rzeczywistości, bo oglądają tylko TVP Info i moralności rodzinnej uczą ich Adamczykowie, Kłeczkowie, Rachoniowie. Co wam będę mówił? Mówił Chyżeruj. Proszę państwa, jeszcze raz powtórzę. To jest tak, że jeśli ta reakcja jest taka histeryczna, to jest dowód najlepszy na to, że ten spot jest fantastyczny. Pan Mirek z Małopolski. Kłaniam się, panie Mirku. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Panie Jacku, no cóż mówić, no spot jest dobry. Pan Budka, ciekawe, jak pan Budka to skomentuje, bo on ostatnio, jak to się mówi, zachowuje się tak, jakby... No powiem tak, pan Budka jest biegaczem i pan Budka bez przerwy goni ten rozum, goni rozum i już ma na wyciągnięcie ręki ten rozumek, a rozum robi mu zwrot i pan Budka zostaje w tumanie kurzu. I zanim ten kurz opadnie i pan Budka ochłonie, to ten rozum już mu ucieknie. I znowu pan Budka goni ten rozum, goni. I chciałbym powiedzieć, że ostatnio pan Budka bardzo obraża swojego szefa, czyli Donalda Tuska, bo zapomniał o pewnej rzeczy. Tak używa słowa Pinokio. Otóż ja muszę przypomnieć panu Borysowi Budce, że w 2007 roku niejaki ówczesny przewodniczący chyba SLD, Wojciech Olejniczak, tak? Dobrze mówię? Wojciech Olejniczak? Tak. Na portalu tej telewizji, co tam tego, napisał artykuł, gdzie użył w stosunku do Donalda Tuska nazwy Pinokio. Później tą nazwę powielił w 2012 roku Joachim Brudziński i w 2012 roku pojawił się taki ciekawy rysunek satyryczny, gdzie płaczący Pinokio ogląda telewizję tą mówiącą cały czas prawdę. W telewizji jest Donald Tusk z długim nosem, przychodzi Geppetto i pyta się, dlaczego Pinokio płaczesz? A Pinokio taki zapłakany, zasmarkany mówi, bo Tusk kłamie lepiej ode mnie. Także panie Budka, przestań pan obrażać swojego szefa, bo bez przerwy ten Pinokio. A to taki wspaniały podobnież człowiek, jak to niektórzy mówią o nim. Czekam, kiedy się zamkną
kratki we wronkach za tym szefem pana Budki, za te jego wybryki, których się dopuścił wobec Polski, Polaków i tak dalej. Najwyższa pora. Panie Jacku, wiem, że tego, ja bym... Wspomnę o jednej rzeczy odnośnie piłki. Nie jestem specem, nie kibicuję tego, ale denerwuje mnie to, jakie pieniążki idą na to. Przypomnę pewną rzecz, którą powiedział świętej pamięci Paweł Zarzeczny w telewizji Republika w jednym ze swoich ostatnich programów. Tuż przed Mistrzostwami Świata w Rosji użył takiego określenia, że Robert Lewandowski nie umie grać w piłkę. I nikt tego tematu nie podjął. Otóż ja się też zastanawiałem, dlaczego on tak powiedział. Dzisiaj wiem. Otóż, jeżeli porównamy Roberta Lewandowskiego i na przykład Ronaldo... Ale nie usłyszę tego, co pan mówi, jeżeli porównamy Roberta Lewandowskiego... Nie gadajmy. Dobrze, o tej piłce, bo to jest po prostu... Bo brakło czasu. Słabe, no. Dobra, może panie Mirku, ja całuję pana we wszystko, co pan chce. Przepraszam najmocniej, muszę kończyć, bo już jesteśmy po czasie. A ja mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość, że za chwilę państwo się spotkają z Maćkiem Kożuszkiem. Czy może być bardziej przyjemny wieczór? No właśnie.